Zakuwanie i przelane łzy, czy po prostu sprawdzian umiejętności, od którego nie zależy całe życie człowieka. Przecież sesja wcale nie musi być taka straszna, jak ją malują. Dowiedzmy się, co studenci myślą na ten temat i czy sprzedadzą nam jakieś triki na skuteczną naukę. Czy jest coś, czego dalej boisz się w sesji? Wszystkiego. Egzaminów, trudnych pytań i tego, że nie ogarnę. Chociaż mamy zdalne, więc to pomaga. Najbardziej się boimy, że nie wiem, no, że nie będzie ludzi na Discordzie. No i ChatGPT da błędy odpowiedzi, no. Już się niczego nie boję, jestem na tyle po prostu straumatyzowana, że jakby sesja w tym roku to jest dla mnie takie odstukanie egzaminu od egzaminu. Jeżeli nie zdam zerówki, to jest pierwszy termin, jest poprawka, więc totalnie na luziku, na chillerze. A teraz przenosimy się na Wydział Matematyki i Informatyki, gdzie mamy nadzieję złapać jakiegoś matematyka, który da nam rady na sesję. Powiedz nam, czego najbardziej boisz się w sesji, a może niczego? Egzaminu z analizy teoretycznej. Czy to jest to, co właśnie teraz robisz? To jest praktyczne z analizy. I jest. Okej, bo jestem humanistką i tego nie wiem. A powiedz mi, masz jakieś swoje rytuały? Na przykład niektórzy chodzą po pokoju, niektórzy słuchają soundów z TikToka, które gwarantują zdany egzamin. Czy masz coś takiego swojego? Ja w sumie lubię opowiadać to, czego się nauczyłam, więc w sumie jak sobie przeczytam na przykład prezentację, to lubię komuś to opowiedzieć, na przykład nawet pluszakowi. Możecie sobie wziąć pluszaka, posadzić go i mu po prostu opowiedzieć temat i to jest super. Dużo przeklinam. Nauczaniu się. Przez to nie mogę się uczyć w miejscach publicznych, ponieważ rzucam uliczną łaciną. Pewno nauka razem to bardziej motywuje po prostu. I tak, ja chodzę po pokoju. Ja, jeśli mam się czegoś nauczyć tak stricte na pamięć, to mówię głośno i chodzę po pokoju. Jest nieznośne. O, jak już się czegoś nauczę, to lubię sobie jakby, że tak powiem, się odmurzyć i iść sobie na jakiś spacer albo sobie posiłać przed lustrem, czy coś takiego. Piję kawę, mnogo czytam i wolę robić praktykę. Im więcej, tym lepiej. Ja miałem swój sposób na wykładowców, jak jeszcze studiowałem, a byłem już w radiu i pracowałem w radiu. Do każdej marynarki, którą ubierałem na egzamin rozmowę dotyczącą oceny, wpinałem znaczek radia. Miałem sobie wpięte logo tej stacji i to budziło zainteresowanie. O, co pan tam ma? No tak, co pan tam robi? No już pracuje, świetnie. A to czym się pan zajmuje? Uwierzcie mi, połowa egzaminów dzięki temu została dobrze zdana. Co prawda matematycy nie znaleźli algorytmu na udaną sesję, ale chemicy tutaj na Wydziale Chemii szukają go w układzie okresowym pierwiastków. Czy boi się pan sesji? Okej, a jak już zdasz sesję, to co wtedy? Pojadę do Hiszpanii. Co zrobię? Będę świętować. Przede wszystkim odpoczynek dużo, cały luty wolny. Chociaż pewnie pójdę też do pracy. Tak, więc będzie mieszanka. O, co wtedy? Świętuję. Tylko tyle. A w jaki sposób? To jeszcze zobaczymy. Odpocząć, czytać książkę, którą sobie odkładałem od wielu miesięcy, spotkać się ze znajomymi. Powiedz mi, jakie rady byś dała osobom, które są na pierwszym roku i pierwszy raz będą pisać sesję? Po pierwsze, mieć majtki na zmianę, na wypadek, gdybyście się... A tak serio, to nie bać się tego aż tak. Ogólnie podejść do tego luźno, na pewno nie stawiać nauki ponad swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. I po prostu... pouczyć się na tyle, na ile uważacie, że potrzebujecie i nie przeciążać się. To jest najlepszy czas w ich życiu i żeby przede wszystkim o tym myśleli. To przede wszystkim wysypiać się, tak, wysypiać się przynajmniej 6 godzin, spać, jeść, nie zapominać o jedzeniu i rozkładać sobie w miarę możliwości materiału tak, żeby nie zaczynać na noc przed. Czy 3 to jest dobra ocena? Świetna. Chciałbym mieć 3. Czasami były takie przedmioty, że marzyłem o 3 i udawało się. See you, UJ. See you na sesji.